Powiem wam wszystkie znaczenia zaimka i ja. Duża rzecz. Wielu uczniów mi zgłasza: Szymon, bo ja nie rozumiem. I ja oznacza raz to, raz oznacza to. Ma kilka znaczeń. Jak to wszystko uporządkować? Sam zaimek i ja. I przechodzimy do meritum. Tylko wam to powiem, nikomu więcej, tylko wam. Zaimek i ja, moi drodzy, ma w tej formie, co widzicie, i ja, cztery znaczenia ma i ja. Pierwsze znaczenie to jest zaimek osobowy wy, i ja jako wy. Wy przyjdziecie, i ja kommt, wy robicie, i ja macht, wy jesteście, i ja seid, wy macie, i ja habt. Wy chcecie, ihr wollt, wy musicie, ihr müsst. Myślę, że to jest jasne, nie? To jest pierwsze znaczenie. Wy, po prostu ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. I to jest właśnie, między innymi jest to i ja, wy. Drugie znaczenie zaimka, i ja, zaimek osobowy, to jest żeński w datywie, czyli jej. Czyli pojawia się wszędzie tam, gdzie jest wymagane datyw, gdzie jest kobieta, jest wymagane datyw. To znaczy, jeżeli mamy ona, sie, to jadę do niej, to jest ich fahre zu ihr. Skoro mamy ona, to jadę z nią, ich fahre mit ihr. Skoro mamy ona z jej, to mieszkam u niej, ich wohne bei ihr. Jeżeli mamy, że od niej coś dostałem, sie, ich habe das von ihr bekommen. Powiem jej to, ich sage das ihr. Pokażę jej mój dom. Ich zeige ihr mein Haus. Pomogę jej. Ich helfe ihr. Ja? Czyli wszędzie tam, gdzie jest zaimek ona, tylko że w datywie. Komu, czemu, jej. Dlatego wymieniłem zu, mit, bei, von. To są najbardziej popularne przyimki z datywem i czasowniki z datywem, czyli sagen, schmecken. O, to jej smakuje. Das hat, das schmeckt ihr. To ta zupa jej smakowała. Die Suppe hat ihr geschmeckt. To jest drugie znaczenie zaimka ihr. Jej. Czyli zaimek osobowy w datywie. Trzecie znaczenie zaimka ihr to zaimek, już jest wtedy zaimkiem dzierżawczym. Jej ojciec. Ihr Vater. Jej dziecko. Ihr Kind. Jej samochód, ihr Auto, jej dom, ihr Haus. Wiecie? To jest zaimek dzierżawczy. On stoi zawsze, dzierżawczy stoi przed rzeczownikiem, określając jego relację z tą osobą. Czy to jest jej, czyli jej dom należący do niej, jej dziecko, czyli ona z jego matką. Ja. Jej rower, ihr Fahrrad, to jest jej córka, jej córka będzie ihre Tochter, bo mamy die, mamy e, ihre, bo wynikające z rodzajnika die. To jest jej syn, das ist ihr Sohn. Opiecie? To jest trzecie znaczenie ja. Jej, bo należący do niej lub mający z nią jakąś relację, typu ojciec, typu, czyli ihr Vater, jej ojciec, syn, dziecko i tak dalej. I czwarte znaczenie zaimka ja, moi drodzy, to jest ich, czyli oni mają coś i to jest to samo, co przed chwilą wymieniłem. Jej dom, ihr Haus, równie dobrze może oznaczać ich dom. Śmieszne, nie? No chyba nie. Wiem, to jest ciężkie dla wielu z was. Jej, ich dom, ihr Haus, ich dzieci, nie, to już będzie ihre Kinder, przepraszam. Ich ojciec, ihr Vater, ich dom, ihr Haus. Ich syn, już chyba mówiłem, ich dziadek, i ja oma, opa, wróć, opa, dziadek. To słońce dzisiaj tak daje, że już... Łapiecie to, macik? To jest i ja, wszystkie znaczenia zaimka i ja. Oczywiście jeszcze pasowałoby wspomnieć piąte znaczenie, ale dużą literą, i ja, czyli państwa. Czy to jest państwa syn? Ist das ihr Sohn? Albo pana, czy to jest pana syn, to również oznacza to samo. Albo czy to jest pani syn, ist das ihr Sohn? Tak to wygląda z ihr. Czym się różni da od dahin? Co to jest dort i dorthin? Czym się różnią te cztery słowa?
Zacznijmy od tego, że da i dot to są synonimy. To są słowa, które oznaczają zasadniczo to samo. Tyle, że to jest tam przy czasowniku, który określa spoczynek. Na przykład ona tam pracuje. Sie arbeitet da. Albo ona tam mieszka. Sie wohnt da. Albo oni tam odpoczywają. Sie erholen sich da. I chodzi o to, że zamiast da możecie wsadzić dort. I to też ma sens. Czyli ona tam pracuje. Sie arbeitet dort. Ona tam mieszka. Sie wohnt dort. Oni tam odpoczywają. Sie erholen sich dort. To skąd dahin? Skąd dorthin? Już tłumaczę. Hin pojawia się wtedy, gdy czasownikiem jest czasownik ruchu. Po prostu. Na przykład jadę tam. Ich fahre dahin. I to jest zdanie poprawne. Gdybyście chcieli stworzyć ich fahre da, to już jest błąd. Jest błąd, niekompletność. Ich fahre dahin, jadę tam. Ona nie chce tam iść. Sie will dorthin nicht fahren. Użyłem dorthin, ponieważ dahin to są znowu synonimy. To są znowu, skoro dort równa się da, no to dorthin równa się dahin. To jest to samo. Natomiast hin, element hin wskazuje na to, że w tym zdaniu jest użyty czasownik ruchu. Przy czym pamiętajcie, że czasowniku ruchu nie jest dużo. Tak? To macie fahren, to macie gehen, to macie kommen, fliegen, rennen, laufen. I tu się lista tych najbardziej potrzebnych czasowników kończy. Nie ma tego więcej. Czasowników spoczynku jest więcej. Nie? Macie czasownik sein, macie czasownik arbeiten, liegen, leżeć, siedzieć, sitzen, wisieć, hängen, pracować, już mówiłem, odpoczywać, sich erholen. Tak to wygląda. Różnica między dahin, da, dorthin, dort. Pozdrawiam wszystkich Krakusów. Jestem na kopcu Krakusa. No, jak się zrymowało i pasuje do siebie. Wdrapałem się tutaj, aby wam powiedzieć o następnym błędzie, który popełniacie. Dotyczy on bardzo prostego czasownika. Ale zanim do tego przejdziemy, krótkie podsumowanie. Słuchajcie, większość czasowników kończy się na ma końcówkę en. I to są takie czasowniki jak machen, lernen, spielen, gehen, fahren, kommen, bleiben. No tego można wymieniać. Natomiast wśród tych regularnych czasowników jest parę czasowników, które troszeczkę was mylą, wprowadzają w zamęt w waszych głowach. I chodzi mi o czasowniki z końcówką ten. Dwa klasyczne przykłady, na których się często rozkładacie, czyli pracować, arbeiten, i czekać, warten. Przy tych czasownikach mylicie się. One są regularne, natomiast ich budowa, ich końcówka ten powoduje, że coś tu się u nich dzieje. I patrzcie, przy normalnym czasowniku, na przykład machen, odmiana przez osoby następuje w ten sposób. Ich mache, du machst, er sie macht. Zwłaszcza skupcie się na tej trzeciej formie, macht. Dodaje się końcówkę ty, nie? Literkę ty do końca, w trzeciej osobie liczby pojedynczej, to wiecie. Na przykład on uczy się, er lernt, on robi, er macht, on przyjdzie, er kommt, on idzie, er geht, on pozostaje, er bleibt. I patrzcie, jeżeli mamy czasownik z końcówką ten, to ta trzecia osoba będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Patrzcie, ja pracuję, ich arbeite, ty pracujesz, du arbeitest, i trzecia osoba, weźmy ona. Ona pracuje, sie, i częsty wasz błąd to arbeit. Sie arbeit. Nie, tam musi być arbeitet. Końcówka ty, która wynika w trzeciej osobie, musi być dodana. To, że arbeiten zawiera w sobie ty w końcówce, to nic nie oznacza. To nie oznacza, że możecie, znaczy, nie oznacza, że możecie go zostawić, arbeit, i to załatwia sprawę. Nie, musicie tą literkę ty dodać. To samo się dzieje przy warten. Ja czekam, ich warte. Ty czekasz, du wartest, i on czeka, er wartet. Ona czeka, sie wartet.
Nie? Literka ty należy do słowa wartet, dlatego przy trzeciej osobie nie możemy zrobić formy sie wart. Powiem szczerze, wart nie słyszałem, ale sie arbeit, erarbeit słyszałem od was, od moich uczniów, nie? Taką formę. Ale to jest ta sama grupa czasowników z końcówką ten. Arbeitet, erarbeitet i sie wartet. Zwróćcie na to uwagę. Jeden z takich podstawowych błędów, które słyszę, to jest, pojawia się wtedy, gdy mówicie, że pracujecie w jakiejś firmie i na przykład powiecie pracuję w Lidlu i większość osób używa zwrotu ich arbeite, to oczywiście ok, natomiast mówi in Lidl, nie, mówi się by Lidl. W ogóle do wszystkich firm, jeżeli pracujecie w jakiejkolwiek firmie, to przed tą nazwą firmy stawiacie przyimek by. Robert 2 lata pracował w Volkswagenie. Robert hat 2 Jahre bei VW gearbeitet. VW oczywiście skrót od Volkswagen, to jest chyba jasne. Sie arbeitet bei Kaufland. Nie in Kaufland, jakby się chciało myśleć, tylko by. Mam na to własne wyjaśnienie tej sytuacji. Mianowicie przyimek in oznacza bardzo dosłownie w środku, wewnątrz. I to możemy zacząć od takich rzeczy jak w kieszeni, in der Tasche. Coś jest. W torbie też in der Tasche. W szafie, im Schrank. Czemu im? No bo in plus dem. Czemu dem? No bo jest, pozycja jest spoczynek, czyli dativ. Der Schrank zamieniamy na dem Schrank. In dem, czyli w skrócie im Schrank. W szufladzie coś jest, coś leży. In der Schublade. W kartonie. Im Karton. Im to jest to samo co z szafą. W samochodzie. Im Auto. Nie? W butelce. In der Flasche. W słoiku albo w szklance. Im Glas. In oznacza bardzo dosłownie w środku, wewnątrz. Natomiast gdy ja pracuję w Volkswagenie, i załóżmy, jest sobota wieczór. Bawię się u znajomych na grillu. Jem dobre mięso, piję dobre trunki. To ja nadal pracuję w Volkswagenie, rozumiecie? To, że ja w sobotę spędzam czas tak czy owak, czy ja jestem w kinie, czy w filharmonii, czy jadę na koncert, czy w niedzielę jadę do teściów na niedzielny rosołek, to ja nadal pracuję w Volkswagenie. Baj mówi o tym, że to nie musi być dosłowne, że to nie jest dosłownie jestem w tej firmie, tylko ja pracuję, czyli jestem cały czas związany umową z tą firmą, obojętnie gdzie ja się znajduję w tym momencie. Czy jestem w samochodzie, czy w autobusie, czy jestem na wycieczce na Majorkę. Tak to wygląda. Jak mówicie, że pracujecie w firmie, stawiacie przed tą nazwą firmy baj. To też się tyczy samego rzeczownika firma, die firma. To jest firma i firmy to jest... Die Firmen. Świetnie. Ja pracuję w tej firmie. Ich arbeite bei der Firma. Ja chcę. Ja chciałbym. Ja chciałem. Pokrótce to teraz umówię. Zacznijmy od czasownika wollen. Czasownik wollen to jest chcieć. I jego odmiana przez osoby brzmi tak. Ja chcę. Ich will. To jest w czasie teraźniejszym. W czasie przeszłym, ja chciałem, to będzie brzmiało ich wollte. Czyli ja chcę, ich will, ja chciałem, ich wollte. I teraz tak. Uwaga. W języku polskim ja chcę, ja chciałem, ja chciałbym. Wszystkie te trzy formy pochodzą od czasownika. W języku polskim. Od czasownika chcieć. Nie? Ja chcę, ich will. Ja chciałem, ich wollte. A jak jest ja chciałbym? Mówię. W języku polskim to jest wszystko jakby źródłem jest jeden czasownik. Natomiast w języku niemieckim ja chciałbym pochodzi od czasownika mögen, od modalnego. I jego forma to jest w sumie konjunktiv preteritum czasownika mögen.
Strasznie to zabrzmiało. Wiem. No ale cóż. Mögen w preteritum to jest mochte. A myślte to jest jego koniunktiv. I właśnie ich myślte oznacza ja chciałbym. Po prostu ja chciałbym pochodzi zupełnie od innego czasownika niż ja chcę i ja chciałem. Z tym się borykamy, z tym mamy wielki problem. My jako Polacy, nie wiem jak inne nacje, ale z tym jest wielki problem, ponieważ mylimy to, myślimy po polsku. No przecież ja chcę, ja chciałem, ja chciałbym pochodzi od jednego czasownika. Dlaczego miałoby tak nie być w niemieckim? No właśnie nie jest. No właśnie nie jest. Ich möchte, ja chciałbym. Wenn i wann. Inne znaczenie to jest jasne, natomiast różnie się tylko raptem jedną literką, nie? W środku jest e, a, wenn, wann. Jak to odróżnić? Zacznijmy od wann, bez jaśniej, bo jest prościej. Wann to jest pytajnik. Wann, gdy stosujesz wann, to chcesz zapytać, kiedy? Czyli chcesz zapytać o termin, o czas, o okres. Pierwsze lepsze pytanie, kiedy przyjdziesz? Wann kommst du? Znak zapytania. To też jest znak znamienny, cecha charakterystyczna tego, że jeżeli używasz wann, to najczęściej na końcu zdania będzie znak zapytania, bo to jest pytajnik. On o coś pyta. No, pyta o czas. Kiedy oni to zrobią? Wann machen sie das? Kiedy oni to zrobili? Wann haben sie das gemacht? Kiedy jedziesz do Niemiec? Wann fährst du nach Deutschland? No i odpowiadać, i następuje odpowiedź typu za miesiąc, in einem Monat fahre ich nach Deutschland. Także wann pyta o termin, wann to jest pytajnik. Wenn natomiast, to co się myli właśnie z wann, wenn. Wenn, słuchajcie, to jest spójnik wprowadzający zdanie warunkowe. Wiem, poważna sprawa. No tu już jest takie, jesteśmy na poziomie B1. Czyli jeżeli chcecie powiedzieć, jeśli masz czas, przyjdź do mnie. Wenn du Zeit hast, komm zu mir. I co tu się dzieje? Wenn wyrzuca czasownik na koniec. Wenn du Zeit, i dopiero tutaj jest hast, jeśli czas masz, przecineczek następuje. Potem następuje czasownik, komm zu mir. Jeśli jesteś głodny, powiedz to. Powiedz mi. Jeśli jesteś głodny, powiedz mi. Wenn du Hunger hast, sag mir. Jeśli nie, wenn nicht, to nie. Dann nicht. Przyjdź, jeśli możesz. Komm, wenn du kannst. Jak jest rzeczownik spotkanie po niemiecku? Das Treffen, a nie die Treffen, jak większość, jakaś grupa z was tak myśli, ponieważ takie mam sugestie na lekcjach, że macie użyć rzeczownika spotkanie i budujecie Treffen. Ja nawet go nie napiszę. To jest das Treffen. Das Treffen to jest spotkanie. Czyli jadę na spotkanie. Ich fahre zum Treffen. Miałem spotkanie. Ich hatte einen Treffen. Tak. Treffen, nie Treffen. Das Treffen, to jest spotkanie. Mylicie rzeczownik die Stunde z rzeczownikiem die Uhr. I już wyjaśniam różnicę. Zacznę od Stunde, ponieważ jest łatwiej, jest prościej to wyjaśnić. Słuchajcie, Stunde to jest godzina jako jednostka czasowa, to jest 60 minut. To jest godzina. To jest die Stunde. Czy powiedzmy jedna godzina, to jest oczywiście precyzyjnie się wyrażając eine Stunde. Dwie godziny, to już macie zwei Stunden. Czyli Stunde to jest odległość od 5 do 6. To jest odległość od 6 do 7. To jest eine Stunde. Godzina może, coś może godzinę trwać. Na przykład der Film dauert zwei Stunden. Albo fast zwei Stunden. Prawie dwie godziny. Albo odnosimy się do czegoś. Oczywiście trwanie jakiegoś procesu. Niech to będzie film, niech to będzie konferencja.
która trwa 3 godziny albo trwała 3 godziny, powiedzmy sobie to zdanie, die Konferenz hat 3 Stunden gedauert. Albo Stunde używamy w kontekście przy przyimkach czasowych, jak ja to nazywam, czyli na przykład za godzinę, in einer Stunde. Albo godzinę temu, eine Stunde her. Albo pod to samo znaczenie zwrotu vor einer Stunde, przed godziną, coś się wydarzyło, coś się stało. Albo ktoś pojechał na 2 godziny, für zwei Stunden, czyli pojechał tam z założeniem, że będzie tam 2 godziny. To jest Stunde, dlatego to jest prostsze w sensie takim, że jest godzina 8, czyli za, o 11 to jest za ile godzin? Powiedziałem 8 czy 9? Matematyka. No. 3 godziny. 3 Stunden. Coś będzie in 3 Stunden, za 3 godziny. Ua natomiast, ua to jest rzeczownik, który używamy do wyrażania godzin zegarowych. Czyli na przykład, jeżeli jest godzina 8, to es ist 8 Uhr. A nie, jak się czasami pojawia wśród was, es ist 8 Stunde. Nie. Uhr używam do tego, żeby określić godzinę zegarową. Że jest 6, 7, 8, 9, 11, w pół do 12. Do tego używamy Uhr. Jest godzina 11. Es ist 11 Uhr. Albo o 15 coś się wydarzy. 15 Uhr wird etwas passieren. Stunde to jest odległość, czyli 2 godziny to jest od 9 do 11. To są 2 Stunden. A Uhr to jest punkt. Rozumiecie? Punkt w czasie. Następna kwestia do wyjaśnienia to jest następująca. Chodzi o określenie wzrostu człowieka. Że ktoś ma na przykład, że ktoś mierzy 2 metry, nie? I my mówimy w języku polskim, że ktoś jest wysoki. Jak wysoki jest ten mężczyzna? No ma 2 metry. I teraz, gdy tworzymy to po niemiecku, to myślimy, że wysoki to jest hoch w odniesieniu do człowieka. Nie, nie. W odniesieniu do człowieka mamy przymiotnik groß. Czyli jeżeli mówimy po niemiecku, ten facet ma 2 metry, er ist 2 Meter groß. Czyli mówimy, on jest 2 metry wysoki. Duży, dosłownie. On jest 2 metry duży. Er ist 2 Meter groß. My jak słyszymy w języku polskim przymiotnik duży, to kojarzymy to no i wysoki, i że tak powiem, i szeroki, nie? Taki, wiecie, korpulentny facet, taki byczek, taki ochroniarz w knajpie, czy w jakiejś tam klubie. Że to nie może być szczupak, nie? Szczuplutki strunka. Nie, to musi być facet wysoki, a jednocześnie no tutaj ma mięśnie, te rzeczy. To jest słowo duży. Po polsku tak kojarzymy faceta dużego. Natomiast w języku niemieckim groß kojarzymy tylko i wyłącznie ze wzrostem. Z wysokością w odniesieniu do człowieka, nie? Czyli to dziecko ma, nie wiem, 1,20 m, also das Kind ist 1,20 m groß. Nie używamy hoch, bo słyszałem takie wersje, że ktoś określał, że człowiek jest tam, mamy 1,20 m hoch. Nie, to jest błąd. Nie? Do człowieka odnosimy groß. Ta kobieta ma 1,65 m. Nie? Die Frau ist, nie ma, tam nie ma hat, że ma wzrostu, tylko że jest duża. Die Frau ist 1,65 m groß. Ale w odniesieniu do groß należałoby jeszcze wspomnieć o przymiotniku alt. Gdy określamy czyjś wiek, powiemy, on ma 30 lat. Er ist 30 Jahre alt. Czyli dosłownie po niemiecku, on jest 30 lat stary. W odniesieniu do polskiego, gdzie często popełniamy błąd, bo myśląc po polsku, że on ma 30 lat, używamy czasownika haben. Er hat 30 Jahre alt. Nie powiem, no powiedziałem to, dobra. Nie napiszę tego. Bo to jest błąd, nie? Niemcy mówią w zasadzie, że on jest 30 lat stary. Er ist 30. I podpowiem tutaj, że Jahre alt jest wersją podręcznikową, poprawną, ale przeciętny statystyczny Niemiec, tak to ujmę, powie er ist 30. Koniec. Er ist 30. On ma 30 lat. To się tak to rozumie. Ponieważ Jahre alt
precyzuje to pojęcie, nie? Wiekowe. Natomiast ist 30 oznacza wiek i tylko wiek może oznaczać. To znaczy w słowie ist 30 nie możemy tego inaczej zinterpretować, jak tylko w kwestii wieku. Jedna z najczęstszych pomyłek, które popełniacie przy czasownikach, przy czasowniku kommen, przychodzić, przyjeżdżać, akurat o ten czasownik mi chodzi, to jest budowanie jego czasu przyszłego. Ja przyszedłem. Jak to zabrzmi po niemiecku? I teraz powiem wam najczęstszy, no właśnie, sam nie wiem, czy wam tę błędną wersję mówić, którą ja słyszę, ale myślę, że zróbmy to. Ja przyszedłem, to na pewno nie jest ich habe gekommt. Nie ma, nawet tego nie napiszę. Nie ma posiłkowego haben, tam jest sein, po pierwsze. I tam nie ma gekommt, tylko gekommen. Czyli ja przyszedłem, to jest ich bin gekommen. Ja przyszedłem, ja przyjechałem, bo to jest to samo znaczenie. No, często bywa tak, że gekommen powiecie dobrze, a i tak powiecie haben. Ich habe gekommen. Nie ma takiej formy. Nie ma. Jest ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Często to pojawia się u osób, chociaż nie tylko, ale u osób znających angielski. Nie? I have come. W czasie przeszłym perfect. Nie. W języku niemieckim ja przyszedłem. Lub też przyjechałem, bo to nie ma znaczenia. To jest ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Zdarza się wam również mylić słowo dan ze słowem den. Raptem jedna litera, nie? Ale znaczeniowo totalnie coś innego. Co to jest dan? Dan to jest następnie, później, potem. Czyli jego synonimy to są słowa takie jak danach, später, hinterher. Używamy go wtedy, gdy wymieniamy jakieś czynności, które robimy po kolei, w jakiejś tam kolejności chronologicznej, nie? Czyli erstmal stehen wir auf, najpierw wstajemy, dann frühstücken wir, a potem jemy śniadanie. Und dann gehen wir zur Arbeit. A potem idziemy do pracy. Und dann arbeiten wir. A potem pracujemy. Und dann gehen wir nach Hause. Oder kommen wir nach Hause zurück. Wracamy do domu. Dann to jest spójnik, który wprowadzamy pomiędzy czynnościami, które wykonujemy. Nie? W jakiejś tam kolejności, w jakiejś tam chronologii. To jest w miarę proste. Dann, zamiast oczywiście, żeby nie używać cały czas dann, możemy używać danach. Czyli na przykład erstmal stehen wir auf, danach frühstücken wir, a potem jemy śniadanie. Czyli zamiast tego danach może być dan, zamiast tego dan może być später i tak dalej. To jest słowo dan. Den to jest ponieważ. To jest spójnik bardzo ważny, który wprowadza powód. Nie? Nie przyjdę, ponieważ jestem chory. Ich komme nicht, denn ich bin krank. Nie mogę tego zrobić, ponieważ nie mam czasu. Ich kann das nicht machen, denn ich habe keine Zeit. Ponieważ. Myślę, że spójnik angielskojęzyczny wszyscy wiedzą. Because. To jest den po niemiecku. I jeszcze warto wspomnieć, że ponieważ również ma inny spójnik w języku niemieckim, to słowo ma weil. Weil to też jest ponieważ. Tylko, że po weil czasownik musi być na końcu, ale to jest zupełnie inna bajka. Den, ponieważ i dan, następnie. Zjedliśmy obiad. Wir haben zu Mittag gegessen. Następnie poszliśmy do naszej cioci. Dann gingen wir zu unserer Tante, ponieważ chciała się z nami spotkać. Denn sie wollte sich mit uns treffen. Albo ponieważ chciała nas widzieć. Denn sie wollte uns sehen. O, udało mi się w jednym zdaniu użyć obydwu słów. Dla was. Dobrze, to by było na tyle.
Dziękuję wam za uwagę. No to, że dotrwaliście do tego momentu, jest nieźle. Wszystkie te punkty, bo ja tutaj omawiałem wiele rzeczy, znajdziecie w opisie filmu, czyli macie jakąś tam tematykę i obok jest minutnik podany, czas minutowy, gdzie znajdziecie to na filmie. Także jeżeli nie chcecie, nie macie czasu, żeby przejrzeć cały film, chociaż oczywiście serdecznie zapraszam, to w opisie filmu znajdziecie na przykład jakieś wszystkie zagadnienia z minutami obok. Jeżeli klikniecie na daną minutę, to skakujecie w filmie od razu w ten moment, gdzie ja to omawiam. Także możecie to potraktować wybiórczo. Jeżeli chcecie cały film obejrzeć, a macie mało czasu, to podzielcie sobie na ten film, na minuty, nie wiem, dziennie minutę filmu, dwie, nie wiem, jakiś tam podział. Wracajcie do tego filmu. Jeżeli wam się podobało, bądźcie aktywni. Jeżeli nie daliście suba, to poproszę. Jeżeli wam się to podobało, dajcie lajka. Szpece od internetu mówią, że właśnie nie ilość obejrzeń, ale ilość lajków stanowi o wywindowaniu danego filmu na jakąś tam wyższy poziom oglądalności czy podczas wyszukiwania. Także zapraszam. Albo nic nie musicie robić z tym filmem, w sensie aktywnie tutaj uczestniczyć, ale jeżeli wam się to podoba i chcielibyście więcej takich filmów, to ta wasza działalność mi pomoże. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam.